Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościmy w Urzędzie Gminy w Lipnie, gdzie gościmy u Pana Wójta Andrzeja Szychulskiego. Dzień dobry Panie Wójcie, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nowy stary wójt, mógłbym powiedzieć, ponieważ jesteśmy po wyborach samorządowych. Gratulujemy przede wszystkim wygranej, z tym spieszymy jak najbardziej. Można chyba ochłonąć po tej przedwyborczej kampanii, po tej gonitwie, że tak powiem, i znowu wrócić do pracy, prawda? Oczywiście, no, była to bardzo trudna kampania, dlatego że w ostatnim czasie w przypadku tego grupowania, które ja reprezentuję, no, była wielka nagonka medialna mówiąca o tym, że jesteśmy osobami, które nie zasługują na to, żeby być dobrymi gospodarzami. No, w przypadku naszej gminy pokazaliśmy, że jest inaczej. Bardzo się cieszę z tego rezultatu, który osiągnąłem. 68% poparcia, 3065 głosów. To świadczy o tym, że mieszkańcy docenili, co wykonaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat na rzecz rozwoju naszych miejscowości, a zarazem dla naszych mieszkańców. Tak jak już Pan powiedział, 3065 głosów, to wynik na pewno wystarczający, bo to pokazały wybory, ale czy dla Pana jest to wynik zadowalający? Tym bardziej, że ponad 9 tysięcy mieszkańców jest uprawnionych do głosowania. Wiadomo, że nie wszyscy poszli do urn, prawda? Znaczy mój wynik wyborczy z tego roku no jest nieco lepszy niż 4 lata temu, jednakże no taki niedosyt, że no niestety frekwencja no nie byłaby taka, jaką byśmy oczekiwali. Wiem o tym, że na terenie powiatu lipnowskiego, w mniejszych gminach no ta frekwencja była zdecydowanie większa. Mam nadzieję, że to będzie właśnie ten czas kolejnej kadencji, żeby właśnie zachęcić mieszkańców do tego, żeby brali udział w wyborach, a zarazem również do aktywnego życia i działań na rzecz rozwoju naszej gminy. Tak jak Pan powiedział właśnie, w tym roku wynik był nieco wyższy niż 4 lata temu, ale też nieco niższy niż 8 lat temu. Aczkolwiek ten wynik nie jest mniejszy niż 3000 głosów, czyli to chyba jest taki stały elektorat, można powiedzieć. No ja myślę, że tak, ten rok 2018 jest dla mnie szczególny, dlatego że jest to również rocznica 10 lat pełnienia tej funkcji. I myślę, że no, jest rzeczą bardzo trudną, żeby zaspokoić jak największą liczbę mieszkańców, dlatego że no, oczekiwania są różne, a niestety no, też można gospodarować tylko tym, co się posiada. Jednakże uznaję, że to były dobre lata dla rozwoju naszej gminy. To, co mówiliśmy, co stanowi dla nas pewne priorytety, staraliśmy się no, wypełniać to jak najlepiej. Mając na uwadze regulacje przede wszystkim gospodarki wodno-ściekowej, a zarazem również budowę dróg, bo to jest to, co przyczynia się do poprawy życia mieszkańców, a zarazem podnosi się standard życia na terenach wiejskich. 8 lat temu miał Pan dwóch kontrkandydatów. 4 lata temu był ten sam kontrkandydat, który w tym roku. Przewaga wtedy była bardzo duża. Czy to pozwoliło przed tymi wyborami, wiedząc, że to jest ten sam kontrkandydat, w jakiś sposób odetchnąć, że ta szansa jest mimo wszystko duża na wygraną, czy mimo wszystko był stres, że a może jednak wyborcy wybiorą kogo innego? Znaczy, no zawsze nie można być pewnym zwycięstwa. Na tym polega demokracja. Ludzie mają możliwość dokonania wyboru. No w tej chwili, tak prawdę mówiąc, to była potyczka pomiędzy Polskim Stronnictwem Ludowym a Prawem i Sprawiedliwością, który był reprezentowany przez mieszkańca naszej gminy. W związku z czym ta kampania miała zupełnie inny wymiar, inny charakter. Wcześniej, no niestety, no, była łagodniejsza, tak? Nie dochodziło chociażby do takich sytuacji, żeby odwoływać się do pewnych stwierdzeń, do sądu chociażby o to, żeby posługiwać się prawdą w tym ostatnim okresie, kiedy no właśnie dokonywano wyboru czy wójtów, burmistrzów, czy prezydentów. Dokładnie, była taka sytuacja, że no, kontrkandydat tegoroczny w pewien sposób grał nie fair, ponieważ w pewnym spocie wyborczym
zarzucił panu niegospodarność, prawda, publicznych pieniędzy na terenie z jednego z sołectw, co skończyło się, tak jak powiedział pan, sprawą w sądzie. Mimo wszystko wygrał pan, więc wyszło, że tak powiem, na pańską stronę, prawda? Tak, oczywiście, bo mój konkurent posługiwał się danymi, które były w mojej ulotce wyborczej z roku 2014. Jednakże tam była wpisana wartość kosztorysowa, co świadczy o tym, że w wyniku przetargu z reguły w tamtych latach ceny realizacji były zdecydowanie niższe. W przypadku właśnie wykonania inwestycji polegającej na remoncie świetlicy w Trzebiegoszczu, no, przystąpiło 9 oferentów i ta wartość wynosiła 376 tysięcy, a cała inwestycja kosztowała 384 tysiące. To jednak jest zdecydowanie mniej niż 500 tysięcy. A jeszcze, no też trzeba przyznać, że akurat ta inwestycja była wykonywana w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich z odnowy wsi, na którą otrzymaliśmy wsparcie w wysokości około 230 tysięcy. 10 lat minęło, tak jak już powiedzieliśmy, od czasu, kiedy został pan wójtem, chociaż wcześniej pełnił pan funkcję zastępcy, ale od czasu, kiedy został pan wójtem gminy Lipno po zmarłym Wiesławie Ośmiołowskim. 10 lat zleciało szybko? Bardzo szybko. Znaczy, ja chcę powiedzieć, że w przypadku naszej gminy mieliśmy duże możliwości, dlatego że posiadaliśmy dobrą sytuację finansową, a w przypadku realizacji wielu przedsięwzięć i inwestycji takich infrastrukturalnych, no niestety trzeba mieć własne środki, żeby móc ewentualnie aplikować o środki unijne. I w naszym przypadku to naprawdę bardzo dobrze się sprawdziło. Praktycznie uczestniczyliśmy w każdym programie, który był dedykowany dla gmin wiejskich. Dzięki temu uporaliśmy się z tym, co było taką bolączką naszych mieszkańców. Mówię tutaj o zaopatrzeniu mieszkańców w wodę, a zarazem właśnie regulacją tej gospodarki ściekowej, dlatego że w ciągu tych 10 lat pobudowaliśmy 3 oczyszczalnie ścieków w największych miejscowościach. W tym roku również oddaliśmy oczyszczalnie ścieków z etapem budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radomice. W związku z czym objęliśmy około 230 domostw właśnie możliwością przyłączenia do takiej zbiorowej kanalizacji. I to, co też prezentowałem, przedstawiałem mieszkańcom w tej chwili, no, będziemy również pomagali w tym, żeby w tej dziedzinie poprawiło się poprzez dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Ale myślę, że to też właśnie jeden z takich elementów, który dla nas był bardzo ważny i myślę, że dla mieszkańców również. Ale przy okazji no właśnie tych inwestycji nie zapomnieliśmy o innych ważnych również zadaniach. Mam tutaj na uwadze poprawę jakości dróg, a zarazem budowy dróg bitumicznych i myślę, że tu możemy też być bardzo zadowoleni, dlatego że w tej ostatniej kadencji, jeżeli uda nam się dokończyć te inwestycje, które są rozpoczęte w tym roku, no to pobudowaliśmy od podstaw około 20 km dróg bitumicznych, wydając kilkanaście milionów złotych. Wróćmy jeszcze na chwilkę do wyborów samorządowych. W tegorocznych wyborach mandatu radnego nie otrzymał Bohdan Nowak, wieloletni przewodniczący Rady Gminy. Jego miejsce zajął pan Grzegorz Jędrzejewski. Teraz wiadomo, mimo wszystko macie państwo większość w Radzie, tak zwaną większość, bo 11 radnych z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy ma pan, nie chodzi nam o konkretne nazwisko, prawda, bo wiadomo, że to wybiera Rada, ale czy w tylu latach pracy właśnie z panem Nowakiem, teraz łatwo jest, nie wiem, myśleć o tym, kto mógłby zastąpić jego miejsce w Radzie? Pan Bohdan Nowak, tak jak tutaj pan powiedział, przez kilka kadencji był przewodniczącym Rady. Na pewno będzie bardzo trudno zastąpić go. No, był najstarszym również radnym, z bogatym doświadczeniem. No, myślę, że to będzie przedmiotem spotkań z wybranymi radnymi, żeby powierzyć komuś tą zaszczytną funkcję. No co, myślę, to jest odpowiedzialna funkcja. Oczywiście. Myślę, że no jest wiele osób, które zasługuje, żeby mogły pełnić właśnie tutaj funkcję przewodniczącego Rady Gminy Lipno. Biorę pod uwagę kilka osób. Naprawdę myślę, że
Mamy tutaj samorządowców z bardzo dużym doświadczeniem, którzy pełnią funkcje zarówno sołtysów, a niektórzy również i radnych, ale mamy też jednego z radnych, który jest radnym od pierwszej kadencji, tak? Czyli od 1990 roku. I też no, biorę to pod uwagę, żeby w przyszłości no, właśnie dokonać właściwego wyboru na przewodniczącego Rady Gminy Lipno. Jak będzie, zobaczymy już niebawem podczas pierwszej sesji Rady Gminy. Proszę powiedzieć, ostatnia kadencja, czyli 2014-2018, jaka to była kadencja? Udało się zrealizować to, co sobie zaplanowaliście? Znaczy, my się bardzo cieszymy, że pomimo znaczących wydatków na infrastrukturę, no to byliśmy w stanie, żeby zabezpieczyć środki na inne dziedziny, takie jak edukacja, kultura, sport, czy wspieranie osób najuboższych, bądź ewentualnie docenienie uczniów uzdolnionych. Tak się składa, że od 2015 roku, czyli od początku tej ostatniej kadencji, wspieraliśmy uczniów poprzez właśnie stypendia naukowe. W ciągu tych kilku lat wydatkowaliśmy 120 tysięcy i 240 uczniów otrzymało z tego tytułu tą gratyfikację. A najważniejsza inwestycja w mijającej kadencji? Znaczy, ja uznaję, że te najważniejsze właśnie inwestycje to budowa dwóch oczyszczalni sieci kanalizacyjnych. Oczywiście budowa w ostatnich latach, tak, stacji uzdatniania wody, która już wyeliminowała niedobory w tym okresie, kiedy wzmożone było zapotrzebowanie. Myślę, że również wzbogacenie czy zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie przedszkoli publicznych, a zarazem również utworzenie punktów przedszkolnych, to jest coś, co zasługuje na szczególne jakieś tam uznanie, ale myślę, że tym najważniejszym naszym przedsięwzięciem to była właśnie budowa dróg. I tak jak powiedziałem, to są bardzo kosztowne inwestycje. W ciągu no, 4 lat 20 km to na pewno w znaczący sposób no, poprawiło jakość tych dróg, a zarazem komfort mieszkańców właśnie zamieszkałych przy drogach utwardzonych. Czego możemy spodziewać się w tej kadencji? Jakie plany na najbliższy rok, może na najbliższe 4-5 lat? Znaczy, na pewno myślimy o tym, żeby szczególny nacisk położyć na budowę dróg, ale jeszcze myślimy o uzupełnieniu infrastruktury sportowej, a zarazem również udostępnienie naszym mieszkańcom miejsc do rekreacji. Mam tu na uwadze budowę siłowni zewnętrznej, bądź, tak jak powiedziałem, miejsc, z którego mogliby korzystać zarówno dzieci, młodzież, jak i również osoby dorosłe. Pierwszą inwestycją w obecnej kadencji będzie? My w tej chwili jako gmina mamy już podpisanych kilka umów na realizację w roku 2019. Mamy już zabezpieczone środki. Jestem przekonany, że no na pewno będziemy budować, tak jak powiedziałem, siłownie zewnętrzne w 4 miejscowościach. Tak się składa, że też przesunęliśmy termin na czerwiec 2019 roku. Na pewno będziemy również przeprowadzać kapitalny remont wnętrz świetlicy wiejskiej w Kolankowie. Na to zadanie również mamy podpisaną już odmowę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Bardzo się cieszymy, bo również jesteśmy na 19 miejscu sklasyfikowani przy ocenie inwestycji drogowych w ramach budowy dróg lokalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co świadczy o tym, że w najbliższym czasie no, będzie podpisana również umowa na realizację w roku 2019. Wiemy również, że prawdopodobnie w tym roku będzie jeszcze podpisana umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jastrzębie. No i oczywiście planujemy w roku 2019 w miejscowości Złotopole budowę targowiska wiejskiego na powierzchni 16 arów, żeby również poprawić infrastrukturę przy starym naszym targowisku w miejscowości Złotopole. Czego możemy życzyć na najbliższy rok, najbliższą kadencję panu jako wójtowi, jak również i naszej gminie? No ja myślę, żeby
no, były środki, które by umożliwiały wykonanie jak największej ilości zadań dla mieszkańców, a zarazem, żeby zabezpieczyć również na funkcjonowanie, tak jak było do tej pory, placówek oświatowych, a zarazem również instytucji kultury, bo przecież na terenie gminy Lipno mamy Gminny Dom Kultury z siedzibą w Wichowie oraz Gminną Bibliotekę z siedzibą w Radomicach, oczywiście z filiami. No, chciałbym, żeby mogła być przez nich oferowana jak najbogatsza oferta dla naszych mieszkańców, ale to też się wiąże z tym, że trzeba mieć na to środki. Życzyłbym, żeby no, przynajmniej na takie właśnie podstawowe rzeczy ich nie brakowało. A żeby również była możliwość korzystania z środków zewnętrznych. No, mam taką nadzieję, że popłyną większe środki, z których można by skorzystać na budowę dróg, bo one naprawdę w mojej ocenie dla naszych mieszkańców są najbardziej istotne i najważniejsze. I tego w takim razie życzymy. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem wójtem Andrzejem Szychulskim. Dziękujemy serdecznie, panie wójcie. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję państwu.